Cześć kochani, tutaj Wiktoria, znowu mamy ranek, znowu witam przy porannej kawusi. I dzisiaj przejdę do tematu bardziej takich merytorycznych. Jak będziecie słyszeć jakieś stuki, to kot. Przejdę do tematów bardziej teoretycznych i do początku mojej kariery na siłowni. I jak zaczynałam chodzić na siłownię, lubiłam sprawdzać to, co przeczytam. Co prawda dalej tak mam, no ale wtedy jakoś bardziej się tym jarałam, że tak powiem. No i poczytałam sobie, jako że nigdy nie umiałam w sterydy, no to stwierdziłam, że poczytam sobie o kozieradce. No i oprócz szeregu zastosowań właśnie w kosmetyce czy w kuchni, przeczytałam, że kozieradka zwiększa poziom testosteronu we krwi. I myślę sobie, super, poczytam sobie dalej. No i czytam sobie, czytam. No i znalazłam mnóstwo wypowiedzi, mnóstwo jakichś tam badań, niebadań i tak dalej. Ale wszystkie były pisane dotyczące mężczyzn. Naprawdę ani jednego tutaj, jednej wypowiedzi nie znalazłam, które napisałaby kobieta. Myślę sobie, będę pierwsza, spróbuję, zobaczę. Znaczy pewnie gdzieś na zagranicznych stronach bym znalazła, ale u mnie z angielskim to też średnio. Więc stwierdziłam, że spróbuję sobie, a że ja lubię bardzo testować i że jestem właśnie taką osobą, która lubi wyzwania, no to stwierdziłam, że spróbuję. No i tak, poszłam sobie któregoś pięknego dnia do laboratorium, zrobić sobie badanie poziomu testosteronu we krwi. Wzrok pielęgniarek był bezcenny. No i zaczęłam zabawę z tymi ziółkami. No i zaczęło się w ogóle od poszukiwań tego, ale to może o tym później. Dziennie brałam po 6 tabletek, bo mamy różne rodzaje. Mamy herbatkę, mamy takie ziółka sypane i mamy tabletki. Takie, tam jest 30 sztuk bodajże. No i ja brałam właśnie te tabletki. Brałam po 6 dziennie, po każdym posiłku, czyli rano, po południu i wieczorem. I żeby badanie było wiarygodne, to całe 2 tygodnie, które właśnie to stosowałam, wyglądały tak samo. Te same dni pracy, czyli tam bodajże wtedy był wtorek, środa i piątek, cały czas na tą samą godzinę. Posiłki wyglądały tak samo, praca, że no nie była jakaś wyszukana, więc codziennie, jak byłam w pracy, wyglądała tak samo. Spałam po tyle samo godzin, nie chorowałam, nawet treningi miałam takie same. Nie zwiększałam ciężaru, właśnie żeby tutaj efekt był jak najbardziej wiarygodny. Ogólnie już pierwszego dnia zaczęłam wyczuwać nieprzyjemny zapach, jeśli chodzi o mocz, no ale to jest skutek uboczny kozieradki. Ale po 3 dniach już był wyczuwalny taki pierwszy jakby objaw, czyli podczas wysiłku, kiedy się pociłam, to było czuć ode mnie kostką rosołową, naprawdę pachniałam rosołem. Ale to nie było tak, że wystarczyło koło mnie przejść, tylko ja po prostu jak gdzieś tam się podrapałam, tak, i gdzieś tam się powąchałam czy coś, to wtedy to było czuć. Natomiast na samym początku czułam to tylko ja, no i ewentualnie osoby, których się zapytałam, czy dałam im rękę do powąchania i mówię, czy coś czują. Po tygodniu już oprócz tego, że zaczęłam wyczuwać lepszą regenerację, tak jakbym miała więcej siły, dużo łatwiej mi się robiło te przysiady, czy przepraszam, te przysiady czy ciągi, tak jeśli chodzi o skutek uboczny, to już zaczęli wyczuwać ludzie, którzy koło mnie przechodzili. I znajomi z siłowni, którzy mnie znali, którzy wiedzieli, że to testuję, no nie przeszkadzało im to, ale że, no, tak jak nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam, ja się obracam głównie z facetami. Loki! Obracam tylko teoretycznie z facetami, dużo lepiej się z nimi dogaduję, więc nie mieli nic przeciwko, zawsze no, podśmiechujki były, że już jestem gotowa, żeby zrobić ze mnie rosół. Naprawdę nie mogę sobie tego wybaczyć, że śmierdziałam rosołem. Ale kobiety, które przychodziły na siłownię,
wiecie jak to laski, zaczęły się obgadywanie, zaczęły się jakieś śmiechy, chichy, wytykanie palcami, aczkolwiek jakie było ich zdziwienie, jak mimo wszystko dalej przebywałam wśród tych facetów, bo akurat nie na tę siłownię, którą chodziłam, to dziewczyny głównie przychodziły po to, żeby sobie popodrywać facetów, więc sorry. No i przez najbliższe dni tych testów, już po tym tygodniu, ten zapal był po prostu bardziej intensywny i już pod koniec nie byłam w stanie wytrzymać sama ze sobą. I to nie tylko podczas wysiłku, ale ogólnie. Obudziłam się, wiadomo, że człowiek jak się budzi jest troszeczkę cieplejszy. Już była wyczuwana ta kostka rosołowa ze mnie. No tak naprawdę no, nie byłam w stanie wytrzymać sama ze sobą. I dobrze, że to badanie robiłam na jesień, bo w lato nie dałabym rady. Nie wytrzymałabym, po prostu przerwałabym testy. Loki mi wchodzi w kwiatki. No i po tych 2 tygodniach poszłam znowu na badania, do tej samej kliniki, o tej samej godzinie, po takiej samej ilości snu. Tak mi się po prostu ustawił zegar biologiczny, że nie miałam problemu z tym, żeby zasypiać tam o 10 i wstawać o godzinie 8 czy 6. Także nie pamiętam dokładnie, jakie to były godziny. W każdym razie wiem, że spałam mniej więcej po 8 godzin. No i poszłam na kolejne badania. Zrobiłam te badania, na drugi dzień odebrałam wynik i poziom testosteronu wzrósł, ale nieznacznie. Znaczy się, jak znajdę zdjęcie, to gdzieś wam tu wkleję. No wzrósł trochę, ale nie wiem, czy to była kwestia akuratnie kozieradki. Natomiast zauważyłam, że bardzo wzmocniły mi się włosy, poprawiła mi się skóra, poprawiły mi się paznokcie i tak dalej, i tak dalej. To prawda, poprawiła mi się kondycja włosów czy paznokci, ale przez te 2 tygodnie tak się źle czułam właśnie sama z tym zapachem, że jeśli któraś chce sprawdzić, nie polecam, bo kobiety zazwyczaj chcą pachnieć tak seksownie, zmysłowo, słodko i tak dalej, a nie kostką rosołową. Kostka rosołowa nie jest pociągająca. No chyba, że ktoś lubi to. Nie wnikam. Także ewentualnie polecam jakieś maści czy typu tabletki typu Belisa. Jeśli chodzi o dostępność kozieradki, to o nią trudniej niż o dobrego trenera personalnego na siłowni. Naprawdę. Chodziłam po całym Rzeszowie, po każdej aptece i znalazłam kozieradkę w 3 aptekach, z czego w 2 było na zamówienie, a 1 mieli na miejscu, gdzie ta apteka była pod moim nosem, więc zamiast od razu sprawdzić tą, którą mam koło domu, to zaczęłam chodzić po całym mieście. Cena też jest spora, bo za 30 tabletek wychodzi jakieś 25-30 zł. Dużo, niedużo, ale jak na kozieradkę, którą bierzesz 6 tabletek dziennie, więc kozieradka starcza ci, jeśli moja matematyka mnie nie myli, na 5 dni, no to na 2 tygodnie, no to już wychodzi około 100 zł, tak jak mówię, w zależności od apteki. Belisa wychodzi taniej i pachniemy ładnie. Efekt, no tak jak mówię, bardzo średni. Może to było po prostu efektem placebo, że było mi łatwiej. Może rzeczywiście coś tam troszeczkę zadziałało, ale no, osobiście nie polecam. Chyba, że no, jako dodatkową suplementację, jeśli ktoś lubi pachnieć rosołem, proszę bardzo. Czyli podsumowując, nie warto, naprawdę nie warto, nie za taką cenę. Na włosy polecam właśnie Belisę, szampon z pokrzywy, teraz Biedronka, tylko Biedronka ma takie fajne odżywki do włosów. One są chyba za złoty 50 zł, jedna saszetka starcza na 2 razy, to do pani kieruję. Więc jak chcecie, to sobie kupcie, będzie taniej i nieinwazyjnie. Jeśli chodzi o poziom testosteronu, mówię, wzrósł nieznacznie, więc równie dobrze to mogło być łatwość w tych ciężarach to mogło być po prostu przyzwyczajenie do danego ciężaru i kozieradka nie miała nic z tym wspólnego. 2 tygodnie po skończeniu tych testów zaczęłam pachnieć ładnie, bo nawet nie miałam jak używać perfum, bo to wiadomo, że jak się za dużo zapachów zmiesza naraz, no to nie pachniemy ładnie, prawda?
A na trawienie polecam, bo kozieradka też bardzo jest stosowana w medycynie właśnie przy problemach żołądkowych. Polecam miętę, ewentualnie rumianek, który też wspomoże właśnie trawienie i nie będzie nas bolał później brzuszek. Jeśli chodzi o testosteron, no cóż, mógł wzrosnąć dzięki niej, ale niekoniecznie, raczej stawiałabym na zdrowy tryb życia i w końcu wysypianie się, bo przez te 2 tygodnie no, byłam zmuszona spać regularnie, a wcześniej miałam bardzo rozregulowany sen i dietę, także stawiałabym na to. Myślę, że bez kuracji hormonalnej nie jesteśmy w stanie podwyższyć znacznie właśnie poziomu testosteronu, ale ja się na tym nie znam, tak jak mówiłam na początku, nie umiem w sterydy, więc nawet się w to nie mieszam. Jest pewnie dużo filmików na ten temat, grupek na Facebooku, więc też możecie sobie o tym poczytać. Także jeśli ktoś lubi testować i nie przeszkadza mu zapach, to jak najbardziej, no nic nikomu nie zabronię, ja mówię tylko z mojego doświadczenia i punktu widzenia. I jeśli będziecie chcieli próbować, to zdecydowanie w jesień, bo wtedy się chodzi w koszulkach z długim rękawem, ale jest przewiewnie, bo w zimie będziecie się pocić pod kurtką, więc też będzie bardzo czuć, a w lato, jeśli będzie takie lato jak mamy teraz po 30 stopni, no to tym bardziej, bo człowiek się poci nawet śpiąc, więc próbujcie, ale nie opłaca się. No chyba, że macie na wydanie tyle pieniędzy. Myślę, że jakbym przeciągnęła ten test dłużej, w sensie jakieś 4 tygodnie, 6 tygodni, myślę, że efekt mógłby być lepszy, ale no nie jestem pewna, także myślę, że to kwestia właśnie uregulowania zegaru biologicznego. Także kochani, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że głównie dziewczynom rozjaśniłam tutaj troszeczkę sprawy tej kozieradki, bo wiem, że ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje. Myślę o tym, żeby założyć sobie jakiegoś bloga właśnie, żeby oprócz opowiadania o tym tutaj na kanale, jeszcze to wpisać, żebyście tam później nie musieli nie wiadomo ile szukać, no ale nie wiem, pomyślę, poczytam, czy w ogóle jest sens. I co? Zapraszam Was na Instagrama, zapraszam Was na fanpage na Facebooku, linki będą w opisie i w pierwszym komentarzu. Zostawcie mi subskrypcję, będzie mi bardzo, bardzo miło i łapkę w górę, też będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym filmie. Też może coś merytorycznego, a może w końcu nagram coś z treningu, bo za tydzień mam trójeczki. Także do zobaczenia.